Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Dead in Vinland. No i dobra, zobaczymy, czy uda nam się zebrać 40 lin, co jest no już naprawdę dość dużym osiągnięciem. Wydaje mi się, ale może być problem. Mamy 67 dzień. I co myśmy tu mieli zrobić w ogóle? Aha, tutaj Moira leczyła Elrika, ale wydaje mi się, że więcej to już go nie potrzebuje leczyć. Elric miał zacząć wytwarzać mapy, żeby zwiększyć nieco szybkość eksploracji. No cóż, Moirę bym wysłał w takim razie po konopie. Okej, ale wyślę ją w takim razie z Shana, bo niestety znowu Solvis jest zmęczona, bardzo szybko się męczy. Po prostu jej zmniejszyć jakiś poziom zmęczenia, jeżeli będzie taka opcja. Dobra, niech sobie kamień wydobywa. Ryby niech sobie łowi dalej nasz brat Angelico. Okej, Bloodweed myślę, że jednak rzeczywiście mogłoby trochę wody przyjąć. Chociaż widzę, że ona jest też dość mocno zmęczona. Co w sumie możemy nakarmić nieco. Zastanawiam się, czy zrobić jej pieska Kari, chociaż nie wiem, czy Kari ma. Kari ma tą możliwość teraz. Okej, widzę, że nam się woda trochę kończy. Nie jakoś specjalnie. Tak z 8 litrów weźmy. O, litry to nazywam, to nie są litry, ale. Z 8 jednostek wody. W każdym razie, chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Co z naszą owcą? Okej, ma 37% zdrowia. Ma trochę jedzenia. Pszenicy nie mamy. Pasowałoby też już powoli myśleć o tym, jak pozyskać pszenicę. Moira i Shana mają najwięcej depresji, z tego co widzę. Knut ma trochę mniej. Dobra, ale mam taki plan w ogóle, żeby Moirę wysłać tutaj do owcy i niech ją po prostu pogłaska. Gdzie jest Moira? Tu jest Moira. No, bo pogłaskanie owcy pozwoli jej trochę zbić depresję, a u Moiry to jest dość ważne, ponieważ ona jest naszym głównym medykiem. Więc zbicie depresji da nam bonusy, jakby na to nie patrzeć. Tutaj bym wysłał jeszcze raz Bloodweed, myślę. Niech z nią porozmawia. No mam nadzieję, że się uda. Bloodweed jest trochę chora, trochę połamana i trochę jej się chce spać. Ale dobra, no niech idzie. Myślałem, żeby Kari wysłać, ale może niech rzeczywiście Bloodweed idzie. Ruszasz w kierunku tronu poza zasięgiem kotów. Tak na wszelki wypadek. Po wstrząknięciu nie możesz nic z tym zrobić, ale czujesz się trochę głupio z racji tego, co zamierzasz zrobić. Podnosisz swoją lewą dłoń i zaczynasz głośno recytować słowa inkantacji. Usłysz mnie o Frigg, Freyjo, Sif. I pytanie. Mitologia nordycka. Sif była chyba kobieta, Freyjo też, ale Frigg nie mam pojęcia. A może to Sif? Sif była raczej wojowniczką, o ile dobrze pamiętam. Być może się mylę, bo tak bardzo słabo się znam na mitologii nordyckiej. No dobra, weźmy Freję na przykład. Freja była takim dość znanym bóstwem nordyckim. Sprawiedliwa pani wspaniałych. Olbrzymów, Azów, Wanów. No i teraz pytanie. Olbrzymów? Chyba nie. Azów był Thor. Wanów? Może Wanów? Ha. Dobra, weźmy Wanów, zobaczymy co się stało. Córko Baldra, Odyna, Njorda. O, Thor był synem Odyna, więc Odyna byśmy mogli wykluczyć, więc mamy Baldra albo Njorda. Njord był tym chyba od mórz? No dobra, weźmy Njorda, zobaczymy. Obudź się ze swojego wiecznego snu i przemów do mnie. Kończąc recytować te słowa, widzisz, że koty są bardzo spokojne i cały czas się w ciebie wpatrują. Ze zniecierpliwieniem czekasz przez pewien czas, aż coś się stanie, kiedy to koty zaczynają miauczeć. Nic na to nie poradzisz, ale uważasz, że te przeklęte koty z ciebie drwią w swoim własnym języku.
Zaczyna rozważać rzucanie w nie kamieniami ze wściekłości, aż nagle niebieska kobieta przemawia do ciebie swoim głębokim głosem. O jednak! Minęły wieki, odkąd ktoś przyzwał mnie tymi starożytnymi słowami. Kto śmie przerywać mój uświęcony sen? To pewnie ja, przepraszam. Kolejny śmiertelnik, kolejna zagubiona dusza, kolejny martwy w tym kraju winorośli. Okej, okay, czyli wiemy, że jesteśmy w jakimś kraju winorośli, tak? Czy ty naprawdę jesteś boginią? Ach, zadajesz niewłaściwe pytanie, dziecino. Czy uważasz siebie za Boga? Nie sądzę. Więc tak, jak ja nie jesteś. Ale zastanów się na chwilę nad mrówkami, które są teraz obok twojej prawej stopy. Nazywają cię wielkim bogiem butów. Słyszę, że w tej chwili ich kapłani przygotowują ofiary, by błagać cię o przebaczenie. Okaż swą litościwą stronę Bogu. Spoglądam na ciebie z ciągłym uśmiechem. Próbujesz się oprzeć, ale nie możesz się powstrzymać, by spojrzeć w dół na swoje stopy i nerwowo nimi poruszać. Przepraszam. Dobra, chcę tylko wiedzieć. Ci dziecino, wystarczy tej wiedzy na dziś. Obudzono mnie zbyt wcześnie, nie miało tak być. I muszę nakarmić moje koty. Biedactwa, jeśli poszukujesz wiedzy, wróć do mnie za kilka dni. Jeśli nie, wszyscy jesteśmy zgubieni tak czy inaczej. Życzę ci dobrej śmierci. Okej, okay. Bladowit dostała mądrość. Myślę, że powinienem tutaj wysłać chyba jednak Moirę do niej. No i co, będziemy musieli zaczekać na noc, żeby pogadać coś z nią. Ale to na spokojnie. No dobra, myślę, że możemy sobie coś w tym kierunku teraz zrobić. Kari, przyspieszymy trochę eksplorację Kari, to też będzie dość dobry... Dobra kwestia, no ale 40 linii nie wiem, czy się uda zebrać. O, Solvi się redukujemy zmęczenia, ale to będzie trochę ciężkie. Okej, okay. Elrikowi udało się zrobić, przyspieszyć eksplorację Kari. A, jeszcze nie teraz. Jeszcze musi raz to niestety zrobić. Okej, okay, no Bladewid nie zebrała dużo wody, zmęczenie jej wzrosło. Myślę, że powinna podpoczywać trochę. A, tylko 8 konopi, co tak mało. Nie zdążę zebrać tylu lin, tak mi się wydaje. 15 lin. 20 jakbym zdążył zebrać, to byłoby super, ale coś czuję, że mi się może nie udać. Nawet jeżeli będą tam zbierać we dwie cały czas. No ale Angelika awansuje na 8 poziom, więc super. Knut dalej wydobywa kamień. Super. Depresja mu rośnie. Ale widzę, że znowu coś się popsuło u nas w obozie. Eksploracja Kari też rośnie nieźle. Zmęczenie. Na miłość boską, dopada cię wyczerpanie. Obiecaj mi coś, jutro pozwól mi pomóc z twoimi zadaniami. Nie, to miłe, ale nie potrzebuję pomocy, westchnięcie. Przepraszam, ale będę nalegać. Pozwól mi nieść swój ciężar przez dzień. Dzięki temu będziemy mogli razem dłużej podróżować. Okej, okay, może zmęczenie zbił, widzę. Widzę, że to jest chyba jego umiejętność taka specjalna. Obóz wędkarski, obóz górniczy. Dobra, obóz górniczy myślę, że będziemy mogli naprawić, mimo że drewno się nam trochę kończy. I strefę odpoczynku też by się pasowało naprawić. Jakoś snu myślę, że to też można byłoby jeszcze raz, mimo że tkaniny już nie będziemy mieć w ogóle. No ale dobra. Tragedii nie ma z tego co widzę. Solwiś dalej odpoczywa. Ja bym teraz Solwiś dał do zagrody, tak myślę. Nie wiem jak to będzie wyglądać i nie wiem co teraz sprawdzić na zagrody. Myślę, że Solwiś możemy dać tutaj. Zobaczymy jak bardzo się zmęczy. Wydajność hodowli zwierząt 71%. Ok, i wełnę dostaniemy i mleko. Aha, ona ma tyle hodowli zwierząt, tylko 29%. W takim razie Angelico by pasowało tam wysłać. Ale dobra, na razie niech łowi ryby. Mamy 8 ryb. Chociaż w sumie... Ona mogłaby trochę ugotować mimo wszystko tych ryb. 5, 6, 7, 8... 64 ognie padnie, niestety.
Dodamy jedno, nawet dwie i spróbujemy przepalić. Nie mamy drewna. Elric niestety by musiał przerwać, ale myślę, że Knut może na chwilę przerwać kopanie. Kari eksplorację, ale psa byśmy dali jej, piesek Kari. Dostanie do eksploracji plus 15, przeszukiwania i łowiectwa. Więc to jest dość sporo. Szkolenia na razie mu nie zrobimy. Dobra, myślę, że Elric może zrobić eksplorację. Mam nadzieję, że ta znowu nie popadnie w jakąś niełaskę. Shanna i Moira zbierają konopie. Moira by pasowało wyleczyć w końcu. Zrobić jakieś zioła lecznicze. Bo ma strasznie wysoki poziom choroby. Na szczęście Elric zrobił wreszcie szybkość eksploracji, więc teraz Kari będzie eksplorować nieco szybciej. Stanie siły 87, więc też nieźle. Dobra, piesek Kari ma 4 dni. No i super. 3 smaczne posiłki. I 4 smażone ryby. I tylko jeden popsuty posiłek, elegancko. 37%. Dobra, mam nadzieję, że trochę Knut zbierze tego drewna. 11 konopi, elegancko. I już możemy robić kolejne 15 lin. Moira poziom, super. Zmęczenie niestety, Shanna też zmęczenie dostała. A jak jej hodowla zwierząt wyjdzie? Zdrowie, plus 5, elegancko. Zmęczenia 8 dostała, dobra. No niestety. Angelico kolejne 3. Tylko dwie ryby złapał. No dobra, to dopniemy rybom. No, dopniemy w sensie, dokończymy rybom robotę. I 9 drewna. To akurat załadujemy jeszcze w tym wypadku na ten, na do ogniska. Może wody trochę. Z wody by pasowało jeszcze ze 2 na wszelki wypadek, moim zdaniem. Zdobyć. Okej, okay. No i co? I plaża zaczyna Kari eksplorować. Okej, okay. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na plaży. Tutaj. A nie, tutaj jest woda. Okej. Okay. Odbicie, rzuć kamień, wejdź do wody. Zbadaj, co tu mamy? Słaba iskierka światła na powierzchni wody przykuwa twój wzrok. Promienie słońca delikatnie przebijają się przez chmury. Zauważasz świecące okrągłe odbicie tam, gdzie promienie wpadają do wody. Jest zbyt symetryczne, aby było naturalne. Nawet jeśli falowanie wody sprawia, że trudno to dostrzec, to przypomina ci kształt runy. Ha, co my tu mamy? Możemy zbadać odbicie, możemy rzucić kamień i możemy wejść do wody. Możemy zbadać odbicie. Ja zbadać odbicie, no to raczej Moira, tylko Moira widzę ma teraz strasznie dużo choroby, a może się przeziębić. Więc myślę, że na razie sobie to odpuszczę. Wchodząc do wody. Dobra, co się tutaj popsuło? Ubóz wędkarski i ten. Dobra, nie chcę na razie tego naprawiać ze względu na brak lin. I potrzeba dużej ilości lin. Tutaj na pewno chcę jeszcze ze 2 wody przerobić i na pewno chcę dorzucić do ognia. Dobra, 75 powinno wystarczyć, no najwyżej następnego dnia będzie trochę mniej. No ale dobra, widzę, że wszyscy zjedzą. Elric też wydaje mi się, że powinien trochę pomóc Knutowi robić w drewnie następnego dnia. A tutaj chciałem jeszcze awansować Moirę przede wszystkim. Leśnictwo, zbieractwo, plus 50 punktów. Doświadczenia ze zbieractwo, nietykalny mistrz, nie, kuśtykający mistrz, to tego nie chcę. Co to jest? Regeneracja zranienia, to tego też nie chcę. I tutaj jest odporność na głód. Leśnictwo, nie, myślę, że PD ze zbieractwa damy Moirze. Moira tutaj ma już chyba PD ze zbieractwa, tak, no a teraz jak pójdzie nas zbierać, to dostanie strasznie dużo bonusów. Aha, ona chorobę dostaje cały czas przez tą gorączkę. Chcę, żeby Moira Bloodwit wyleczyła następnego dnia. Nie wiem, czy to się jej uda. Ale Angelico dostaje jeszcze kolejny poziom. Uzdrowienie, odporność na głód, skarby. Lekkomyślny. Uzdrawianie, tylko on uzdrawianie ma 28. Co w sumie on też mógłby uzdrawiać, tak sobie myślę. Dobra, damy mu uzdrawianie. Będę z uzdrawiania, więc może on będzie uzdrawiał Moirę. Nie wiem, jak to wyjdzie. O, będzie ciężko, ale nie mówię nie. Aha, on jest ogrodnikiem, on zwierzęta hoduje. Nie, on też dobrze hoduje zwierzęta.
Ale ogrodnikiem jest lepszym, ogrodnikiem, górnikiem. No dobra, zakończmy sobie w takim razie ten dzień. Zobaczymy, jak to wszystko przejdzie. Niech sobie pogadają. Kari, o bogowie, o bogowie, o bogowie, przebudziliśmy Boga. Wiedziałam, że bogowie nie mogli nas porzucić. Moira, nie wyraziła się zbyt jasno w kwestii, czy jest boginią, czy nie? Albo czy jest naszą Freją, czy nie? Nie mam pojęcia, mam co do tego mieszane uczucia. Jakbym była zarazem bardzo podekscytowana i trochę zawiedziona. Zdecydowanie, powinniśmy niedługo znów ją odwiedzić. Może zabrać ze sobą ofiarę. Co? Chcesz ofiarować Frey? Poświęcić kogoś? Z run wynika, że powinniśmy jej złożyć jej ludzką ofiarę. Młodą dziewicę, będzie idealna, co nie, Kari? Co? Nie. Żartuję, głuptasie. Pomijając swoją ciągłą ponurość, kochamy cię troszeczkę. Starczy tego. Tak jak Bloodwind mówiła, powinniśmy do niej wrócić. Zbyt wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Okej. Okay. Hej, chłopcze, podejdź. O, Elric prosił mnie, żebym trochę cię podszkolił. Nie pytaj mnie dlaczego, ale jeśli Elric myśli, że to dobry pomysł, zrobię to. O, dziękuję, ale myślę, że odpuszczę. Nie zrozumiałeś, chłopcze. Nie masz wyboru, a teraz się broń. Knud i Angelico walczyli ze sobą przez kilka godzin. Knud nie powstrzymywał się, więc Angelico bardzo na tym ucierpiał, ale przynajmniej nauczył się kilku nowych sztuczek. Dobra, widzę, że Knud jest konkretny. I pobity dostał cechę. Trening bojowy Knuta. Jest ostro. Dobra, głód nam trochę wzrósł, niestety, i odwodnienie tylko dla 5 osób. Dobra, to myślę, że możemy dać wody na maksa. Bo widzę, że z tym na razie nie jest problem. Widzę, że depresja jest na takim całkiem niezłym poziomie. Zmęczenie i choroba moja mnie zaczyna powoli przerażać. Dobra, kto jest najbardziej głodny z tego, co widzę? Najbardziej głodny jest Knut. No to Knut dostaje tutaj potężne jedzonko. W drugiej kolejności jest Shana, nie Elric. Elric, Shana, potem dalej jest Solvish, tak? 15, 15, 13, czyli Moira, Bloodwitch, Angelico, Kari. Aha, i zostało jeszcze jedno dobre jedzenie. A zostawię ją, może się nie popsuje. Zobaczymy, jak to pójdzie. A jak się popsuje, no to trudno. Dobra, ale z jedzeniem widzę, nie mamy problemu. Mamy dużo, dużo większy problem niestety, ale ze zmęczeniem i z leczeniem. Myślę, że powinienem trochę się rozwijać w tamtym kierunku. No, Moira 65 już. Muszę ją zacząć leczyć tak na poważnie. Z tej choroby może się uda. Angelico ją może spróbuję trochę wyleczyć, bo jak z jedzeniem nie mamy problemu, to może się tym zająć, a Bloodwit powinna zbierać wodę. No i ból gardła jej się skończył. A to mów depresji, więc... No więc jest szansa, że teraz z Moirą Angelico spędzi trochę czasu i zobaczymy. Zmęczenie wszystkim spada. Depresja widzę też, elegancko. No dobra. No dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. Mimo że mamy... O, i mamy okej. Okay. Mamy teraz niestety trochę dramat z tym, ale myślę, że zrobimy tak. Angelico damy do leczenia, mało trochę, a Moirę damy do, no, do leczenia, tak? Skup się na chorobie. Spróbujemy zbić Moirze trochę chorobę, bo ma naprawdę już tego dużo. Solvish niech sobie odpocznie. Knut na razie nie potrzebuje odpoczynku za dużo. Tak myślę. Ale Bloodwind mogłoby sobie też odpocząć. To niech sobie obydwie odpoczną. Pies. Pies, co ty możesz? Masz. Zjedz sobie niezdrowe jedzenie. Mógłby w sumie trochę Bloodwind polizać rany. To byłoby też chyba nie najgorsze. Albo szukać kości. Albo Lin. Dobra, niech szuka Lin, bo Lin cały czas potrzebujemy, a mamy wciąż tylko 15.
Ha, szana. Skup się na roślinach leczniczych. Jeden czy rośliny, może Mojże trochę więcej, tylko że jak się skupię, to znowu lin nie zdążę zrobić. No i co? Elric z knutem w drewnie, tak? Myślę, że knut może wrócić tutaj. Natomiast Elrica bym wysłał do wytwarzania. I kazał mu zrobić trochę więcej lin mimo wszystko. Akurat mamy 45, więc to mu całkiem sprawnie powinno iść. No i myślę, że Kari dalej na eksplorację. Mamy akurat tyle wody teraz i dostaniemy trochę więcej, więc to nie powinno być problemem. Spróbujmy sobie podejść jeszcze raz do niej w takim razie. Spróbujmy porozmawiać, ale tym razem może Moirę wyślemy, tylko że ma dużo choroby. A może w drugiej części dnia ją wyślę. Wróćmy do obozu w takim razie. Tutaj mamy ten temat tego. To mnie też interesuje, ta głowa byka. Możemy zbadać głowę, zebrać robaki i przeszukać torby. Dobra, zbadajmy najpierw głowę, co tutaj w ogóle wygląda. Głowa byka leży na drewnianym stole, strasznie cuchnie. Robaki wiją się w spróchniałych ozdobach, zjadając mięso i osłaniając czaszkę bestii. Rozglądasz się, ale nie znajdujesz jeszcze ciała. Brak śladów krwi. Jedynie w pełni zardzewiały nóż i kilka małych worków. Dobra, weźmiemy, spróbujemy zbadać głowę. Tylko zbadamy może knutem? Albo Kari. Kari ma 75. Myślę, że Kari jednak jest tutaj eksplorerem. Nieobecność śladów krwi dręczy cię. Ta głowa nie mogła magicznie tu trafić, prawda? Podnieś głowę, dźwignij głowę. A nie wiem, co jest za różnica. Dobra, no podnieśmy głowę. Chwytasz głowę za rogi i podnosisz ją. Pod spodem znajdujesz kilka kwiatów i znaki zapisane kredą. Czy ta głowa była ofiarą dla bogów? Gdy rozważasz tę myśl, kawałek gnijącego mięsa z larwami spada z głowy na wierzch miejsca, gdzie składa się ofiarę. Zwalcza żółć zbiegającą się w twoim gardle. Zauważasz coś błyskawicznego w tym syfie. Przeszukaj nieczystości. No dobra. Okej, udało się, nieźle. Pozbywasz się głowy, kucasz, bierzesz głęboki oddech i wkładasz dłoń do stosu zgnilizny i glist. Uczucie i zapach są odrażające. Kiedy czujesz coś twardego w swojej dłoni, wyciągasz je z tego świństwa. Dziwne urządzenie poświetlające. Czyścisz błyskotkę i swoją dłoń wodą, która ci pozostała. To musi być ofiara dla bogów. Okej. I to z tego, co wiem, daje chyba do eksploracji, więc od razu sobie możemy na Kari użyć, bo Kari ma eksplorację już naprawdę całkiem nieźle. Tak, plus 5 do eksploracji. Nie ma, moim zdaniem nie ma sensu tego oszczędzać w żaden sposób, więc... Okej, mamy do hodowli zwierząt laskę pasterską. Dobra, Angelico myślę ją damy w takim razie, bo Angelico będzie hodował zwierzaki, nawet dwie laski mu możemy dać pasterskie. No dobra, gdzie jest brat Angelico? Aha, brat Angelico będzie leczył teraz Moirę, więc nie możemy tutaj nic z tym zrobić. Elric zacznie wytwarzać liny, mamy 2 dni niestety. Pies będzie szukał. Shana będzie też szukać, ale myślę, że skupimy się już teraz na konopi. Jak Knut będzie sobie dalej pobierał kamień. Dobra, ale wróćmy może tam, do tego miejsca z tą głową. Może tutaj jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Dobra, spróbujemy przeszukać torby w takim razie. Tylko kto tym razem? Kari bądź może... Bloodywit. Dobra, weźmy Kari. Wydaje mi się, że i tak w sumie ma większy współczynnik niż Bloodywit. Kucasz, aby sprawdzić worki. Ten, który jest otwarty, wypełniony jest paskudną, śmierdzącą, brązową substancją. Pozostałe nie mają takiego samego wnętrza. Weź worki, włóż rękę do worków. Odwaga 95, włóż. I się udało. Śmierdzi jak kupa i znielizna, ale coś może być ukryte w tych workach. Bierzesz głęboki oddech i wkładasz rękę do worka. Nic. Wyciągasz rękę i rozpoznajesz, że w środku były wnętrzności. Prawdopodobnie byka. Sprawdzasz inny worek, to gnijące serce. Już masz zamiar zwymiotować, nagle czujesz coś pomiędzy palcami. Wyciągasz
To z brudnego wora i oczyszczasz wodą. Jest to dziwne urządzenie powiększające. Okej, okay, czyli znowu dostajemy do eksploracji bonus. Oczyszczasz swoje dłonie tak dobrze, jak tylko możesz. Na boku, smród nadal zostaje. A tyle depresji, Kary, to dla ciebie jest nic. No i cuchnie, jak Moira. No dobra, to w takim razie wróćmy znowu do obozu i, że tak powiem, nie oczekując w żaden sposób, od razu po prostu dajmy jej kolejną. To będzie już mistrzynią eksploracji. Jest 91, więc teraz będzie naprawdę jej to szybko szło, w sensie ta eksploracja. No i dobra, ostatnie też myślę sobie sprawdzimy. Zbierzmy robaki. Też myślę, że Kari spróbuje zebrać. Czy do mękarstwa, czy do uzdrawiania. Wiesz, że robaki są przydatne. Musisz zapanować nad sobą i wziąć trochę. Odwaga 74%, może wejdzie. Udało się, fajnie. Bierzesz głęboki wdech, walcząc ze swoim obrzydzeniem, bierzesz nóż i odcinasz cienki kawałek mięsa. Tysiące robaków wiją się na nim. Obrzydlistwo. Zwalczasz nieprzyjemne uczucia w swoim gardle i zginasz mięso, aby przenieść robaki. Ty masz nadzieję, że nie uciekną i nie będą na tobie pełzać. Ohyda. Okład z robaków. No dobra, okład z robaków. Dobra, i tutaj kończymy, ale teraz pytanie mam jeszcze inne. Czy jeżeli Moire spróbujemy użyć przedmiotu typu okład z robaków... Aha, to jest zranienie i zmęczenie. Zmęczmy trochę Shanę w takim razie. Kto ma jeszcze tutaj zranienie największe? Kari w sumie i Elric. Dobra, Kari w sumie też może się trochę zmęczyć. Albo może nie, poczekamy jak będzie ku temu okazja, że jeżeli będziemy potrzebowali natychmiast kogoś wyleczyć. No dobra, dorzućmy w takim razie jeszcze trochę wody. Wody w sensie, nie wody, tylko trochę ognia, ponieważ akurat pada. No i zrealizujmy to. Jedna roślina lecznicza w dół. Oj, Mojże, choroba spadła o 13, ale cechę gorączkę wyleczono, a to już mnie cieszy bardzo, bo teraz Moira będzie sobie, mam nadzieję, jakoś radzić. Dziewczyny tutaj odpoczywają, Solwiś wreszcie zeszła, Bladywid również. Teraz jest pobudzone, obydwie są pobudzone. Super. Elric zaczyna wytwarzać te liny. W sumie mógłby na zmianę z Knutem. Ale ktoś tych konopi musi szukać. 15 lin, to w sumie 30 będziemy mogli tylko dać. Ajajajajaj. No będzie masakra niestety z tym. Efekty pogodowe, dostaniemy trochę wody. Więc będzie co pić teraz. Depresja po tym dniu niestety trochę bardziej wzrośnie. Ale no pies znalazł dwa drewna, okej. Okay. Zbieractwo u Shana też rośnie. Mamy 4 konopie, 8 znowu. No i zwinność jej wzrosła, to też nieźle. Zmęczenie niestety. Knut wydobywa dalej kamień, 17 kamienia, super. No i depresja, no i Kari na exploring i teraz ma bonusy. Piesek Kari dostaje do tego szybkość eksploracji 25%. Więc widzę, że jej to idzie całkiem nieźle. No i dobra. To jest koniec pierwszej części dnia. Zobaczmy, co tutaj Kari znowu znalazła. Ciekawego. Słone bagna. Ło, zbadaj zielone lśnienie, niebieskie lśnienie, czerwone, poszukaj soli. Dobra, myślę, że to sobie na razie odpuścimy. Kari niech dalej szuka, co tutaj ucierpiało. Oczywiście leczniczy namiot, więc chcę to naprawić. Chciałem zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja przy owcach, przy sprawdzaniu zagrody, zdrowie. Okej, okay, wełna. No dobra, weźmy w takim razie brata Angelico tutaj do tego. Spróbujmy pozyskać trochę wełny, natomiast tutaj, czy chcę, czy nie chcę, muszę Moirę znowu po Ishana po konopie wysłać. Ale z drugiej strony nie mamy ziół leczniczych, więc może skupimy się na wszystkim? Nie, dobra, skupimy się na ziołach leczniczych. Zioła lecznicze muszę mieć w pierwszej kolejności, żeby próbować robić cokolwiek. Ha, dobra, Solwiś, co ty możesz robić, Solwiś? Teraz się tak zastanawiam. Możesz gotować w sumie, ale ty chyba gotować nie potrzebujesz. Więc myślę, że mogłabyś pomóc w zbieractwie.
Knut niech sobie kamień wydobywa, Kari niech sobie eksploruje. Elric niech sobie tam buduje liny dalej. Shanna w sensie, możesz sobie odpocząć. Dobra, Bloodwind niestety, ale tutaj nic jej nie da. O, zasoby wody. Myślę, że to też nic nie da. Bloodwind w sumie do gotowania nie, do zbierania też nie. Tamten się zajmuje tym, Kari eksploracją. A to Bloodwind myślę trochę drewna przynajmniej przyniesie. Pułapki myśliwskie, totalnie o nich zapomniałem. No trudno. Zrobimy tutaj przynęt parę. Może jeszcze. Mamy na szczęście popsute jedzenie, więc na przynęty będą bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Dobra, lecznicze zioła. Pies Kari, co ty robisz? Szukaj, tylko szukaj lin, panie kolego. Nie chcę na razie naprawiać nic, co wymaga lin. Ale Rick, szczerze nie wiem, czy to nie jest strata trochę 130. Jakbym tu postawił Shanna też potrafi wytwarzać 77. A Elrika dał tutaj już do pracy. I co byśmy mogli tutaj rozbudować, tak sobie myślę. To by się przydało, ogródek zbudować, ale drewno do tego potrzebuje lin, więc na razie nie. Albo coś, co wymaga kamienia, tak naprawdę. Albo tego, drewna na potęgę. Ewentualnie zamiany możliwości wody 1 na 75. Uważam, że to też jest ekstra, bo będziemy dostawali więcej wody. Ewentualnie jeszcze depresję zbijać, ale to chyba nie. Dobra, wybudujmy sobie w takim razie to urządzenie do gotowania i zobaczymy, jak to się przełoży, jak będzie susza. Nie wiem, czy uda mu się to wybudować, ale... No ale zobaczymy. Dobra, to mamy lecznicze rośliny, tutaj mamy drewno. No dobra, jedźmy w takim razie dalej. Ognisty kryształ niestety straciliśmy, to jest ciężko zyskać. Ale problem wody się, myślę, rozwiąże nawet podczas suszy. Shanna zrobi te liny? Zrobiła liny. Dostajemy kolejne 15 lin, ale jeszcze 10 lin potrzebujemy. Będzie strasznie ciężko je zebrać. Atrybut już za 2 dni! Okej, 6 wody. I 5 wody. No dobra, ale teraz już myślę, że nikt nie będzie miał problemu z wodą u nas w obozie. Czy psu się udało coś znaleźć? Jedna tkanina. Dobrze, będzie można naprawić na obóz medyka. Mojra, zbieractwo 82, solwis 48 i 5 leśniczych roślin, super. Zmęczenie, zwinność 1 dla solwis. Wow, 32 zmęczenia. 6 wełny, super. I 8 zdrowia dla owieczki, nieźle, nieźle. Ale Angelico widzę się męczy strasznie przy tym. Okej, okay, Bloodwind trochę drewna narąbała, to zawsze coś. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy jak siła i kondycja im wzrastają, to czy oni w walce są jacyś lepsi, ale to chyba jedno na drugie nie wpływa w żaden sposób. 19 kamienia, no i zmęczenie. No, Knut będzie musiał chyba odpocząć, coś mi się tak wydaje. No dobra, i Kari na poszukiwaniach z bonusami do eksploracji, więc teraz pójdzie ta eksploracja o wiele, wiele szybciej. Nawet 2 obszary udało jej się zeksplorować. No pięknie. A chyba będzie walka, coś tak czuję. A nie. No dobra, zobaczmy, co to są za obszary. Jeden jest tutaj. Dziki dzik. Możemy go upolować, a możemy go dyskretnie śledzić. Ha. Nie wiem, co jest lepsze. A tutaj mamy... Wow! Dawno poległy wojownik. Zbadaj wisiorek, weź wisiorek, zbadaj hełm. Zbadajmy go w ogóle całego. Uzbrojone zwłoki ze zdobionym hełmem oparte są o stary pień, który kiedyś prawdopodobnie był wysokim drzewem.
Wojownik od dawna nie żyje, a drzewo wygląda, jakby zostało ścięte przy użyciu wielkiej siły. Jednak przetrwał tylko pień. W dłoniu Marlaka znajduje się zszargany wisiorek z wyrytym w nim symbolem. To bez wątpienia runa. Zbadajmy ten wisiorek może. Ktoś o dużej mądrości, no to Moira, ale Moira jest chora, nie chciałbym, żeby została przeklęta jeszcze. Gdy bliżej przyglądasz się wisiorkowi, to czujesz, że ktoś cię obserwuje. Szybkie spojrzenie mówi ci, że w pobliżu nikogo nie ma, ale mimo to, to zdecydowanie potężna runa. Czuję, jak promieniuje z niej energia i wiesz, że z taką mocą nie warto zadzierać. Spróbuj sobie przypomnieć. Okej. Okay. To Algis, znak ochronny i lepszej natury, runa boskości, połączona z wymiarem bogów, uczy odwagi w obliczu strachu. Dobra. Czyli wisiorek został zbadany, możemy go wziąć w takim razie. Ale i myślę, że Kari go weźmie z dużą bło, albo go Knut może wziąć. Ma dość sporo wszystkich rzeczy. No dobra, niech Knut spróbuje wziąć. Wyciągasz rękę, aby wziąć wisiorek, ale dostrzegasz coś dziwnego w ręce szkieletu. Jego dłoń zaciska się, gdy tylko zbliżasz do niego swoją rękę. Dobra, pociągnijmy wisiorek. Odwaga 62% tylko to. Okej, ale weszło, nieźle. Łapiesz wisiorek i ciągniesz go do siebie, ale nieboszczyk mocno go trzyma. Jeśli dłoń jest mocno owinięta wokół nici, która wydaje się zbyt mocna, aby ją zerwać. Pociągnij mocniej, kopnij u Marlaka, puść wisiorek. Dobra, pociągnij mocniej. Siła 80. Zobaczymy. Okej, weszło. Dalej ciągniesz. Umarlak nie okazuje żadnego osłabienia, ale ty również. Ciągniesz z własnej woli. Twoje mięśnie bolą. Okej, zmęczenie. No Knut będzie musiał odpocząć zdecydowanie. W końcu bez uprzedzenia szkielet otwiera swoją dłoń, ale gdy podnosisz wisiorek, aby dokładnie go obejrzeć, ten nagle rozpada się w twojej dłoni i zamienia w popiół. Coś jest nie tak, tak jakby twoja wcześniejsza władcza siła nagle znikła. Okej. I możemy zdjąć mu jeszcze hełm. No dobra. Czyli z wisiorka nic niestety nie wyszło. Odwaga i siła. No to myślę, że Knut tutaj też coś podziała. Ostrożnie kładziesz palec wokół rozłożonych kolczastych części hełmu i powoli próbujesz unieść hełm do góry. 59%? Serio? Tylko tyle? Okej, ale mu weszło. Po chwili niedużej odporności hełm łatwo odpada. Spodziewasz się wyblakłej czaszki, ale patrząc na ciebie martwa twarz jest dobrze zachowana. To twoja twarz. Rozmyślaj nad daremnością życia. Odwaga. Masakra. Nie wyszło. Gorączkowo odkładasz hełm na miejsce i wycofujesz w przerażeniu. Ta wizja będzie nawiedzać cię przez długi czas. Ja 25 depresji. No dobra. Czyli widzę, że tutaj wojownik jest niestety, ale dość trudnym przeciwnikiem. Dobra, szukaj Lin. Nie wiem, czy ci się uda, czy ci się nie uda, ale my tutaj możemy już, wydaje mi się, powoli zakończyć dzień. Mamy 30 Lin za 2 dni trybut. Nie będę się oszukiwał, ale chyba 10 Lin nie zdążymy zrobić. To musiało być dla ciebie trudne, przetrwać tyle czasu z małym dzieckiem. Knud oczywiście nic nie mówi. Ja na przykład nie potrafiłabym tego zrobić, nawet w domu nie byłabym w stanie. Nie lubisz dzieci? O, Knut, inteligencją się wykazał. O nie, nie mam nic przeciwko. Zbytnio lubię swoją wolność, to wszystko. Żyjesz sama, w tym wieku. O, tak, czy to problem? Spluwa. To nie tak działają rzeczy. Okej. Okay. To jest jak ja działam. Minus 20. Nie polubią się. To niezdrowe. Dobra więc, dobranoc. Życzę zdrowego snu. No dobra, zmęczenie niestety jeszcze wzrosło, depresja ze względu na deszcz. Będę celował teraz w to, żeby ogródek zrobić, ale myślę, że to może być nieco problem. Okej, okay, odwodnienie jest dość spore, ale nie mamy z tym problemu, bo deszcz padał, więc myślę, że możemy dać im po prostu wodę. Więc to jest akurat okej. Okay. Głód. Mamy jedną dobrą rybę i jeden owoc. To jest najbardziej głodny. Knut chyba, tak? Knut ma 20. Dobra, no to Knut zje sobie to. A owoc dostanie Kari. Okej. Okay. Bo Kari chodzi na zwiot, to musi mieć, moim zdaniem, to jest statystyki dość niskie.
O, Solwiz niestety strasznie wysoko podskoczyła. Dobra, ale Mojże wreszcie choroba przestała rosnąć, to dobrze. Klątwa przeznaczenia z Elrika zeszła. Super, wreszcie. Klątwa przeznaczenia sknuta. Smaczny posiłek. Wściekłość z Kari zeszło, a z niego pobicie, okej. No i dobra, zmęczenie wszystkim spada. Solwiś, myślę, i Knut mogliby sobie odpocząć w pierwszej kolejności. Tak sobie myślę, że to byłoby dla nich okej. Moira wciąż ma niestety wysoki współczynnik choroby. I dalej pada. Dobra. Ktoś dostał poziom? Nie, chyba nie, nikt nie dostał poziom. Dobra, weźmy sobie w takim razie Knuta. I weźmy sobie w takim razie Solwiś. Knut dzisiaj będzie się przez cały dzień opieprzał, za przeproszeniem. Ty mogłobyś skończyć. Szana mogłaby w sumie zrobić może jakieś. A nie, Szana mi jest teraz niestety, ale potrzebna do Moiry. Ponieważ fajnie byłoby, jakby dalej szukały, ale już tym razem nie leśniczych roślin, tylko tym razem konopi. Skup się na konopi. 6-10, dobra. Co tam tak bardzo oberwało? A, zielarnie niestety. Dobra, naprawmy tą zielarnię. Dobra, mamy trochę wełny. Możemy pozyskiwać wełnę. Bloodwit ma całkiem nieźle. Myślę, że Bloodwit mogłaby na przykład skończyć tutaj robić swoje 80%, a Elric mógłby tutaj na przykład w kuźni wybudować. A za mało, 10 aż potrzeba na 5 wełny, trochę słabo. Strzał mógłby trochę zrobić na polowanie albo pułapek, ale pułapki wymagają miny. Dobra, to niech zrobi strzały w takim razie do polowania. Chyba, że możemy jakieś. O, tutaj możemy coś zrobić. Zmniejszenie głodu, ale czy potrzebujemy zmniejszać głód? Wydaje mi się, że na razie nie jest to konieczne. Wolę chyba jednak strzały do polowania zrobić. No dobra, niech strzały do polowania zrobi. A potem Elric i Knut mogliby się napić, jakby na to nie patrzeć. Dobra, pies szuka. One szukają konopi. Kari eksploruje. Zastanawiam się, dobra, 103. Myślę, że nie ma sensu, żeby brat Angelico robił coś innego. W każdym razie potrzebujemy trochę wody znowu. Zdrowie, wełna, mleko. Mleka może trochę uda się zdobyć. No dobra, przejdźmy dalej. Zobaczymy, jak to się potoczy tutaj. O, Knutowi elegancko zmęczenie. Sobie elegancko zmęczenie pada, spada. Okej, okay, czy Bloodwid uda się skończyć? Jest 100%. Mamy urządzenie do gotowania. Teraz wodę, będziemy pozyskiwać więcej wody pitnej z przerobienia, więc to jest super ważna rzecz. Wytwarzanie Elric, super. 10, powinieneś od kopa 10 strzał zrobić. Super, elegancko. Mamy kolejne 10 strzał, możemy polować. Lin niestety mamy tylko 30. Okej, okay, ale wody pitnej dużo dostaliśmy, więc to jest super sprawa. Czy psu udało się coś znaleźć? Dwie tkaniny, super. Będzie może coś się uda naprawić jeszcze. Moira, zbieractwo 83, 8 konopi udało mi się znaleźć. Jeszcze 5 lin bym z tego wyczaskał, ale jutro mamy. Ojoj, jutro mamy dopiero niestety ten. Trybut i się nie uda zdobyć, więc myślę, że konopię w sumie można byłoby sobie częściowo odpuścić. I mamy pojedynek. Dobra. Kari, Bloodwit widzę też ma ostro. No i co, i Elrika, albo może Knuta. Knut ma strasznie dużo zdrowia. Większą inicjatywę. I jest odporny na krytyki.
Ale dobra, spróbujemy Elrika. No, mam nadzieję, że Bladewick przeżyje, bo ma największe zranienie. Ojej, jaki w ogóle team. Dobra, co możemy za ile? 1,5. 0,4, 1,5. Myślę, że Berserkera spróbujemy ubić, chociaż będzie go strasznie ciężko ubić w pierwszej. Pudło, Kari, co ty robisz? 10% szans na pudło. Dobra. To jest minus jeden punkt akcji i minus do uników. Minus na odporność krytyczną. Nie, dobra, Kari, myślę, że sobie spróbuj uniki zrobić, bo z tego względu, że niestety, ale... No mają dość mocny team, jakby na to nie patrzeć. Okej, okay, ta chroni tego, spoko, to jest okej, okay, bo chcemy i tak Berserkera w pierwszej kolejności utuc. I tego też widzę chroni, no to już jest trochę mniej fajnie. 66% nadchodzących obrażeń. Zostanie przekierowane na tarczownika, to mi się nie podoba, chyba że żeby krytyka im wrzucić. I skupienie niestety. Bacz dla mnie. Okej, okay, tarczownik niestety tutaj dostaje. Widzę, że się strasznie będą mocno wzmacniać, to mnie trochę niepokoi. Kurczę, fajnie byłoby jakby tak weszedł elegancko krytyk. Elegancko jakby weszedł krytyk w Berserkera. Co ona ma za osłabienie? Odporność na ciosy krytyczne, ale ma inicjatywę i punkty. No ile mamy na krytyka? 1,8. Jak w nią wejdzie 0,7, 38% szans. No dobra, raz kozie śmierć. Za zero. Za zero. Nie wierzę, za zero. Ale fej. Dobra, no Bladewid musi się przesunąć. Spróbujemy ją dziabnąć delikatnie za dwa. Trochę jej to zajmie. Odporność niestety ochroni. No i co? Odporność na obrażenia. Myślę, że drugi raz spróbujemy za dwa dziabnąć. Bladewid jest teraz wzmocniona. Kari na szczęście zaczyna. Moglibyśmy w nią przycelować. Ona ma 0,45% szans na krytyk. 100% trafienia. A to ma... Aha, to ma różnie. Dobra, no to weźmy to w takim razie. Może się uda. Więcej niż 0. Krytyk za 10. Elegancko. No i spróbujemy tutaj się uniknąć, więc teraz już nie będzie ich chronić. Kari ma dość duży unik teraz. Oho, wielki zamach. Pudło, w Kari pudło. Bladewid niestety oberwała znowu. Ten ma skupienie, teraz ten będzie go pewnie wzmacniał. Ale mamy Elrika. Elrik w sumie mógłby krzyknąć jeszcze raz, żeby wszyscy krytyka dostali. Kari myślę, że będzie... Kari w sumie mogłem pod krytyka zrobić i w walce z ojcem to byłoby naprawdę super. 1,8, 85% szans na trafienie. No dobra, spróbuj. Za 5, elegancko. Elric Berserker wchodzi na Berserkera, jakoś to wygląda. Aha, porządny cios niestety teraz. 1, 1, 3, 3. Wszyscy oberwali. Nie powinni stać w linii mimo wszystko, ale widzę, że atakuje po raz i wszystkich mniej więcej tak samo. Dobra, weźmy mu trochę punktów akcji, ściągnijmy za 3. Osłabiony jest. Możemy jeszcze raz to zrobić. Ile on ma punktów akcji? 5. Jakbym to jeszcze raz zrobił, to Kari i tak będzie pierwsza, więc powinna go wykończyć. Dobra, teraz mu odporność siadła. Okej, okay, no dobra, no to w takim razie niech Kari się cofnie tutaj. Krytyk za 5 teraz, ok, niech będzie. I 3 punkty akcji i go troszeczkę osłabimy w tym wypadku. O nie! Osłabienie, ale zapomniałem, dobra, może niech się rzeczywiście wycofa. Nie będę jakoś kombinował. Tutaj myślę, że znowu show Berserkera możemy zrobić. Zwiększyć szansę na krytyk. Tutaj ma... Odporność na ciosy krytyczne minus 10, to będę miał ile? 37% szans. Od 2 do 9. Krytyk za 9, elegancko.
No dobra, to teraz jego strzał. Jeszcze nas zrani niestety pewnie. Kari. Za jeden. Ajajajajaj. Ale Kari ma na szczęście odporność. Znowu? Za trzy teraz. O kurcze. Ale ją zmasakrował. No dobra, on to Bladewid myślę go wykończy. 4-4. Eliminacja. Oberwałem dość mocno z tego co widzę. Ale na szczęście nikt mi nie padł, więc... Więc okej, okay. No Bladewid jest już no niestety strasznie pokiereszowana. Co dostaliśmy? Minus 5 do depresji. Mleko, drewno, kamień, zioła lecznicze i trochę elitnego posiłku. Szkoda, że nie linę, ale no cóż, tak to czasem bywa. Że niestety nie dostajemy tego, czego chcemy. No dobra. Knut. Knut teraz miał się napić tutaj z kim się miał Knut? Kto ma tutaj najwyższą depresję teraz jeszcze? Elric. W sumie z Elricem mogą sobie napić. Tryb imprezy raczej im nic nie da, więc... Tak, bo tryb imprezy wymaga dwóch piw, a my nie mamy cały czas piwa. Spróbujmy sobie tutaj naprawić warsztat może, na pewno. Zasoby na wodę również, bo to tylko drewna wymaga. Tego nie, bo to wszystko liny. Obóz myśliwski. Dobra, też możemy naprawić obóz myśliwski. No dobra. Solwiś teraz myślę, że mogłaby z Shana pozbierać coś. Moira oczywiście zajmie się leczeniem. Okej, okay, tutaj jak sobie wejdziemy do zagród, możemy trochę sera zrobić z mleka. I to jest ważne. Tutaj pada, więc możemy trochę posiłku dla owcy zrobić. 72%, więc myślę, że Brada Angelico mógłby teraz połowić mimo wszystko trochę. Mimo, że jest dość duża depresja. Okej, okay, a Bladewid damy i Moirę tutaj do leczenia, ponieważ no, oberwała dość mocno. A Moira zebrała trochę ziół z tego co widzę. Leczenie choroby, tak? W sumie Moira możesz leczyć bez specyfikacji. Możemy tutaj coś przygotować jeszcze dla niej? Aha, to tylko stany mi zmniejszy. Nie, dobra, to lecz ją w takim razie normalnie, bo widzę, że dość mocno oberwała. Tutaj panowie się napiją. Są bardzo mało charyzmatyczni. Więc może im się przyda. Tutaj psa nakarmimy. Tutaj każemy mu wylizać rany. Dobra, niech liże mu rany. Nie, niech szuka. Chcę jeszcze jak najwięcej tych glin spróbować zdobyć. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze pokazało. Okej. Okay. Utracona przesyłka. Możemy wziąć drewno albo poszukać łupu. Zbadajmy to. Stara beczka spoczywa na brzegu. Wydaje się pusta i bezużyteczna. Albo została już opróżniona, albo jest zawartość rzucona gdzieś w pobliżu. Dobra, weźmy, poszukajmy łupu, bo drewna mamy pod dostatkiem, więc tutaj nie widzę z tym problemu. No i myślę, że Kari pójdzie, mimo że ma niewielką siłę, ale ma całkiem przyjemną eksplorację. Cokolwiek zawierała beczka, należy już do morza. Ale być może fale nie rozniosły zawartości beczki zbyt daleko. No i co? Przeszukaj mieliznę pod beczką. Przeszukajmy mieliznę. Mamy 100% szans na to, że się uda, więc może się coś uda znaleźć. Przeszukujesz obszar w poszukiwaniu zaginionej zawartości beczki. Migoczące w piasku światło przykuwa twój wzrok. Kopiesz, aż znajdujesz mały, mieniący się kamień. Ciepły w dotyku, masz szczęście. Okej, okay, depresja minus 5. Ognisty kryształ, elegancko. Cuchnący eliksir, super. Okej, okay, no i beczka znika. Co robił cuchnący eliksir? Może chorobę zbijał, o ile dobrze pamiętam. Tak, chorobę, ale głód zwiększał. No to Moira. Ładujemy ci cuchnący eliksir w takim razie. No i super. A to co daje? A to zmęczenie zbija. Super, wyszło elegancko w takim razie. Tutaj mamy dalej zbiórkę konopi, 15, ale nie wiem, czy zdąży. Elric by musiał rano zacząć robić, musiałaby być ładna pogoda.
albo Bloodwing musiałaby zacząć wykonywać te liny. Zastanawiam się w ogóle, czy to jest możliwe. A 5 lin na pewno tak, rano Elric myślę zrobi. 35 lin. No dobra, myślę, że zobaczymy, spróbujemy w ten temat i do tego tematu jutro podejść. No a teraz idźmy dalej, zobaczymy jak się skończy. Okej, okay. Lecznicze rośliny, Moira tutaj leczy, uzdrawianie 68, leczy Bloody Weed, minus 11 i choroby minus 13, bardzo ładnie. Mądrość 89. Odwaga 1, elegancko. No i depresja 15, jeszcze depresja niestety wskoczy nam przez pogodę. Oj, 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 Knutowi, jak wolno depresja spada. Okej, okay, tutaj dostaniemy wodę, więc tej wody dostaniemy dość sporo z tego co widzę, więc to jest dobra informacja. Musimy dodać przede wszystkim drewna, bo nam ognisko zagaśnie. Jak nam ognisko zagaśnie, to będzie problem. Dobra, mamy drewno. 8 konopi, 24. Niestety 6 konopi braknie, żeby zrobić 10 lin. No ale trudno, no. 3 ryby, rybołówstwo 47 i dostajemy 5 ryb, w sensie 3 do statusu. No i dobra, i czy Karin uda się coś znaleźć jeszcze tego dnia? Eksploracja 92 i 10 poziom dla Karin, elegancko. 95, zwinność plus 1. No Karin jest bardzo gibka, jakby na to nie patrzeć. Dobra, i Karin ma lewe, więc myślę, że możemy ją przylevelować od razu. Okrutna bestia, minus do uniku, ale celność, krytyk i inicjatywa. Unik plus 5, minimalne obrażenia plus 1, celność. Wow, jakie w ogóle statystyki dostała. Eleganckie. No i teraz mam dylemat. Minimalne obrażenia plus 1, ile ma Kari w ogóle? Tutaj ma... Z tego ma 2-3, to byłaby 3-3. 90, 1,5 to miałaby 2,5, 2,4, 1,3. Albo to poprawić jej celność, albo obrażenia, albo unik, albo przeszukiwanie. To na pewno nie. Wszystko ma fajne moim zdaniem, ale damy jej chyba minimalne obrażenia plus 1. Minimalne obrażenia plus 1, no to będzie rzeźnikiem. Jakby wiesz, przy jej krytyku, przy rozwoju jej krytyka widzę, że też to ma sens i to dość duży. No ale dobra, zobaczymy następnym razem, coś tutaj się znowu popsuło. Okej, okay, popsuł się, niestety zielarnia się popsuła, ale naprawimy ją trochę. Z tego względu, że trzeba ją naprawić. Cześć Solwisz, wszystko w porządku z tobą i twoim dzieckiem? Och, mam się dobrze, a nasz mały Tormod jest odrobinę śpiący, ale myślę, że czuje się dobrze. Nasz maluch jest silnym wojownikiem, wytrzymał deszcz, zimno, głód, ale dalej jest z nami. Jest błogosławiony przez Bogów, wyczuwa w nim wielką siłę. Jeśli jest moim małym skarbem, nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Rozumiem cię doskonale. Zawiążmy pakt. Ja będę doglądać twojej rodziny, jeśli ty będziesz dbała moją. Jesteście bardzo mili. Nie chcemy być dla was kłopotem. Okej, plus 20. Nie jesteś. Liczę, że będziesz doglądać mojej dzikiej córki. Trochę ci zazdroszczę dzień. Dzieci są łatwiejsze w opiece, kiedy jeszcze nie wiedzą, jak się chodzi. Ach, to prawda. Chodzenie jest w porządku, ale kiedy biegają, chowają się i wspinają na drzewa, to inna historia. Ach tak, miło cię poznać, Solwiś. Mam nadzieję, że poczujesz się wśród nas jak w domu. I plus 10. No dobra. No i dobra, zmęczenie im jeszcze trochę urosło. Depresja niestety ze względu na deszcz. Knut znowu musi tutaj coś wypić. Ognisko mi zagaśnie, nie dodałem drewna. Ale będzie fail. Ale będzie fail, jak mi zgaśnie ognisko. Zapomniałem dodać drewna. Oj, 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 oj. Mam tyle drewna, zapomniałem rozpalić ognisko na maksa. No jak zagaśnie, a mamy chyba jeszcze jedną hubę na szczęście, więc jest szansa, że może coś z tego się urodzi.
Możemy przydzielić jedzenie teraz. No dobra, to już głód widzę, tak daje się we znaki dość mocno. Okej, Elric. Mamy jedno mleko jeszcze. Mamy Knutowi. No dobra, Kari z Shana mogłyby zapolować, jakby na to nie patrzeć. Głód minus 3. Choroba 3. Zranienie niestety, ale dobra, tutaj zranienie na akceptowalnym poziomie. Depresja mu spadnie, super. Przestraszenie, smaczny posiłek. Shana musi sobie trochę odpocząć. Dobra, ale Erlik jest w całkiem dobrym stanie, jakby na to nie patrzeć. Dobra, depresji trochę zbijemy, ponieważ będzie wytwarzał pił. Jest! 4%! Fart! Dobra, ale jeśli chodzi o ratowanie ogniska, to myślę, że już w następnym odcinku. A z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!